Bardzo wam dziękuję. Usiądźcie, kochani, zapraszam jeszcze raz na zwiastowanie dzisiejszego słowa. Modlę się, żeby wasze serca były otwarte na Boże działanie, żebyście nie przespali tych rzeczy, bo być może Bóg coś do kogoś powie i wiesz, jak prześpisz to, to po prostu nie będzie dobrze. Więc nie musicie szanować mnie tutaj, chociaż zachęcam do tego, bo Słowo Boże też zachęca, ale uszanujcie Słowo Boże, uszanujcie. Skoncentrujcie się, niech nie ma tutaj każdy duch senności pod stopy Chrystusa. Jest 10, jest 11:30 i my idziemy na drzemkę. Nie może tak być. Więc dlatego albo więcej tlenu, albo więcej Ducha Świętego wam życzę. A Duch Święty jest jak tchnienie, on jest tlenem. Mówiliśmy, potrzebujecie bardziej niż powietrza. No to potrzebuj teraz Pana bardziej niż powietrza. Jego Słowo, autorem Słowa Bożego jest Duch Święty. Nie możemy tutaj się rozkoszować Jego obecnością, a później mówić, wiesz co, przesuń się na chwilę, bo teraz mam drzemkę. To nie może tak być. Słowo Boże, autorem Słowa Bożego jest Duch Święty. Więc jak ignorujemy Słowo Boże, to ignorujemy Ducha Świętego. Amen? Zasmucamy Go. Po prostu. Rzymian 8:28. Ja was kocham, to nie jest cytryna, to jest po prostu zwiastowanie słowa, żeby dotarło do głębokości naszych serc. A wiemy, i razem przeczytajmy. Powiedzieliście to jak trochę jak hologramę dla mnie. Bo wiecie, to jest piękna obietnica. Panie, ja mogę przeczytać, jak ja bym to chciał przeczytać? Bo ja się cieszę z tego słowa. Kto się cieszy jeszcze? Dobra, to przeczytacie ze mną razem? Ci, którzy się cieszą. Tylko ci. Hologramy mogą na razie odpoczywać. A wiemy, że wszystko! Słyszycie to? Wszystko! Działa dla dobra. Ile w twoim życiu było rzeczy niedobrych? Więc teraz Pan mówi, wszystko w twoim życiu zadziała dla dobra. Dla twojego dobra. Więc nie bądźcie znudzeni tym, bo to jest ważna informacja. Wszystko współdziała. Czyli Pan wysyła miliardy swoich aniołów w różnych okoliczności i robi tak, że ty nawet nie wiesz, co on robi, a on robi dla dobra, współdziała. Ty się o coś modlisz, a on współdziała z tobą. I nagle nie rozumiesz, dlaczego się coś zmieniło, nagle nie rozumiesz, dlaczego finanse się polepszyły, że nie wiem, w małżeństwie się polepszyło, albo że zaczynasz zauważać ludzi, kochać ludzi. Nagle nie wiesz, dlaczego szanujesz swoich rodziców, no bo Bóg działa we wszystkim. Współdziała. Z kim? Tak. Z tymi, którzy są powołani według Jego postanowienia. Wiecie, bo to nie jest tak, że my kogoś zaprosimy do kościoła i on też będzie korzystał z tej dobroci. Będzie korzystał, jeżeli podda swoje życie Panu Bogu. Amen? Bo to jest obietnica dla dzieci Bożych. To nie jest obietnica dla kogoś tam. Jak nie masz Chrystusa w sobie, to nie jest dla ciebie obietnica. Od razu ci mówię, to nie jest dla ciebie obietnica. Nie dajemy ci jej. To słowo nie zadziała. Chociaż Pan Bóg zawsze będzie dobry. Ale jeżeli Mu zaufasz, jeżeli staniesz się dzieckiem Bożym, nie stworzeniem Bożym, tylko dzieckiem Bożym, czyli zrozumiesz, że twoje życie jest grzeszne i zapragniesz, żeby ktoś ci pomógł nie grzeszyć. Żeby ktoś cię zbawił i ochronił przed karą Bożą, bo taki gniew Boży przyjdzie. Na każdego, kto jest grzesznikiem, przyjdzie gniew Boży, chyba że wpuścisz do swojego życia Pana Jezusa, który za ciebie zapłaci, wykupi cię z więzienia i włoży cię, wchłonie cię do Bożej rodziny, do dziedziców, którzy mogą korzystać z wszelkich Bożych obietnic według postanowienia woli Ojca, bo to On wybiera, a ty nikogo nie przekonasz. Więc jeżeli wolą Ojca i działanie Ducha Świętego było, że cię Pan znalazł, że posłał kogoś z Kościoła i cię znalazł i ty zrozumiałeś wtedy, że twoje życie jest beznadziejne, że twoje życie jest grzeszne, bo kiedy Duch Święty przychodzi do naszego życia, nagle sprawia, że nie jesteśmy w stanie być obojętni względem zła, które jest w naszym życiu. I nagle w zderzeniu z Jego światłością i świętością nie jesteśmy w stanie zostać tacy sami. I zaczynamy o tym myśleć. I to jest działanie Ducha Świętego.
I kiedy przyjmujemy później tą pomoc, tą łaskę od Pana Jezusa, to, że On nam oferuje, ja pójdę za Ciebie na ten sąd, ja pójdę zamiast Ciebie, ja umrę za Ciebie, ja zmyję wszystkie Twoje grzechy, ja uczynię, że w Twoim życiu grzech nie będzie panował, zerwę kajdany niewoli diabelskiej i nie będziesz musieć grzeszyć, bo ja Ci dam mojego Ducha Świętego, który zamieszka w Tobie, jeżeli tylko mi uwierzysz, On zamieszka w Tobie i On da Ci moc, zapisz sobie, On da Ci moc, żeby nie grzeszyć. On da Ci moc, żeby naśladować Chrystusa. On da Ci moc, że Twoje życie się przemieni. On da Ci moc. To On daje tą moc. To jest łaska. Więc Bóg to musi postanowić, powołać, zawołać Ciebie, żebyś się stał dzieckiem Bożym, krótko mówiąc, bo to nie my wybieramy Boga, ale to On wybiera nas. Ale też powiedział, że każdy, kto Go pragnie i kto Go szuka, Go znajdzie. Więc tak naprawdę On daje tą łaskę, ale my możemy na nią odpowiedzieć, ale to On wybiera i On wie, jak my zareagujemy. Amen. Więc jeżeli jesteśmy według Jego postanowienia, zapisz sobie, jeżeli jestem według postanowienia Bożego wybrany, według woli Bożej, czyli nie jestem przypadkiem w Kościele, nie jestem przypadkowym kościelnym, tylko jestem wybrany, ja wiem, że Pan mnie zawołał. Ja to wiem. Nie, że mnie ktoś przekonał, to ja to wiem, że Pan mnie wybrał. Ja wiem i koniec, kropka. Że On powołał mnie, zanim ja się urodziłem, On mnie powołał nie do wielkich tylko rzeczy, tylko On mnie powołał do swojego królestwa. Nawet do małych rzeczy, ale mnie powołał On. Ja się sam nie mogłem powołać, żeby być wierzącym. Amen? Więc skoro On mnie powołał, to ja będę Mu wierny, dlatego też w tym wszystkim, co jest takim atutem przystąpienia do Królestwa Bożego, jest to, że On będzie z Tobą współdziałał we wszystkim. Czyli cokolwiek by było złego się stało, jakakolwiek pułapka, Bóg będzie współdziałał, żeby to rozwiązać, będzie Ci dawał zwycięstwo do rzeczy, które bez Niego nie byłyby do rozwiązania. I nawet nie zrozumiemy, jak On to rozplątuje, te nasze problemy. Ale On to robi dlatego, że współdziała z tymi, którzy są powołani. Otwórzmy sobie Jana 14, 23. Kto kocha Pana? Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo, dlatego taki byłem, wiecie, trochę gwałtowny w tym, żebyście nie byli senni, bo my mówimy o Bożym Słowie. Więc Pan Jezus mówi, jeżeli mnie miłujesz, to zachowujesz moje słowo. Jak śpisz, to nawet nie wiesz, o czym Pan mówi. Nie Pan Pastor. Więc jak gdyby, jak możesz umiłować Słowo, jak możesz umiłować Ducha Świętego, skoro Ci się chce spać w Twoim życiu? Jak możesz umiłować Pana, skoro nie miłujesz tego, co On mówi? Jak możesz mówić, że Go kochasz, skoro Go nie słuchasz? Więc widzicie, obietnica jest współdziałania dla wszystkich, którzy Go miłują, a po czym poznajemy, że Go miłujemy? Pan Jezus mówi, jeśli ktoś mnie miłuje, będzie po prostu w następstwie tej miłości zachowywał moje przykazania. Jakie przykazania? Wszystko, co Pan mówi. I wszystko, co mówią apostołowie. I wszystko, czego nas uczy Biblia. Amen. Amen. Teraz odważniej. My kochamy Pana, to odważniej chyba amen można mówić. Czyli Jezus odpowiedział, jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał. Czyli w Twoim sercu będzie to słowo i Ty nie zrobisz tej głupoty. Nie zrobisz, bo po prostu kochasz Pana. Więc będzie zachowywał moje słowo i wtedy mój Ojciec go umiłuje, bo jak Ty honorujesz Syna, to miłuje Cię Ojciec. Amen? I mieszka w Tobie Duch Święty. I przyjdziemy do Niego i u Niego zamieszkamy. Jak przyjdą? Do kogo przyszedł Ojciec i Syn i widziałeś te dwie postacie i powiedziałeś, halleluja, zaraz rozstawię dwa namioty, czy coś tam zrobię. No nie, przez Ducha Świętego. Rozumiesz, jeżeli my nie mamy szacunku dla słowa, które wypowiada Pan, albo nawet dla słowa, które wypowiada Pan przez innych ludzi do nas. Więc jeśli słuchasz Pana, to i Syn, i Ojciec w Tobie mieszka. Nie dlatego, żeś to przeczytała gdzieś, albo że ktoś Cię tego nauczył, tylko dlatego, że to jest prawdą w Twoim życiu. To jest taka prawda, że Ty słuchasz Pana, bo Go kochasz. To jest proste. To jest po prostu proste. Po prostu proste to jest, że to jest proste. Dobrze. I teraz
Kto jest prowadzony przez Ducha Świętego? Dzieci Boże. Moja żona podniosła, chwała Bogu, rękę. Wiecie, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. To jest, co to jest? To jest Rzymian 8, 14. I widzicie, jak przeczytamy sobie tutaj jak zawsze, no to już mamy przeczytane. Ale ja wam mówię, że ci są dziećmi Bożymi, którzy pozwalają Duchowi Świętemu się prowadzić. Reszta nie wiem, kogo jest. Ale ci są dziećmi Bożymi, którzy pozwalają nieustannie prowadzić się Duchowi Świętemu. Jak się prowadzić? Jego słowem. W posłuszeństwie. Amen? Nie są mumiami, krótko mówiąc, nie są hologramami ci, którzy mają Ducha Świętego, który ich prowadzi. Niektórzy mówią, że mają Ducha Świętego, bo ja nie wiem, ja tak nie mogę tego poznać. Jak mi ktoś mówi, że ma Ducha Świętego, wszyscy są prowadzeni przez Ducha Świętego. Kogokolwiek bym nie poznał w swoim życiu w chrześcijaństwie, zawsze był prowadzony przez Ducha Świętego. A takie głupoty, żeśmy porobili czasami, że to naprawdę, no, Duch Święty, który jest zdrojem mądrości, nie mógł tak bardzo... Więc coś jest nie halo. Duch Święty mnie prowadzi tak, Duch Święty mi mówi to, Duch Święty tamto. No, jak to rozpoznać? Jak słuchasz Słowa Bożego, to lampa płonie i idziesz za Słowem Bożym. Ona jest, Słowo jest pochodnią dla twoich słów, więc ono rozświetla twoje wybory. Ono sprawia, że dobrze wybierasz. Nie, że jesteś emocjonalnie duchowy, tylko, że dobrze wybierasz, dlatego, że znasz swojego Pana. I jak znasz swojego Pana i dajesz Mu się prowadzić, a jest Duch Pański w tym Kościele, więc jak się Mu dajesz prowadzić w swoim życiu, Duchowi Pańskiemu, czyli Duchowi Świętemu, to wtedy jesteś dzieckiem Bożym. Wiecie, z Boga nie możemy się naśmiewać z Boga, nie możemy Go lekceważyć. Słowo Boże mówi, że lepiej, żeby niektórzy mnie nie poznali. Popatrzcie, co Bóg mówi. Lepiej, żeby mnie nie poznali, niż żeby poznając mnie, odrzucali mnie. Jak poznasz, że Bóg jest realny i Go lekceważysz i nie poddajesz Mu swojego życia, to jest gorzej dla ciebie, niż jakbyś nigdy Pana nie poznał. Czyli lepiej Go znać dobrze i dobrze z Nim chodzić, niż chodzić byle jak i wiecie, coś tam trochę. No po prostu to nie jest dobre. Okej, to nie jest nasz wątek dzisiaj, ale to nic. Dobrze. Dwie osoby. Saul, albo trzy, tak w skrócie. Samson i Dawid. Popatrzcie się. Saul, pamiętacie króla Saula? Wybrany przez Pana. Amen? Kto pamięta takiego? Wybrany przez Pana. I on nie zabił kogoś, kogo Pan kazał mu zabić. Stary Testament, ten sam Bóg. To by była sprawa jasna. Czyli nie posłuchał, tak? Pan mu mówi, zabijesz, a on nie zabił. I jeszcze sobie tam wziął jakieś niby dla Pana rzeczy. Amen? Drugi zabił, ale zostało mu wybaczone. Jak to jest możliwe, że nasz sprawiedliwy Bóg każe tego, który nie zabił, a później wynagradza tak naprawdę w swoim słowie i mówi, że Dawid jest jego serca, poza tą jedną rzeczą, który zabił. Czyli popatrzcie się, mamy dwie osoby. Saul nie zabił, Dawid zabił, Saul jest bebe, a Dawid jest cudowny. Co z tym naszym Panem? Jak on to patrzy? No nie wiem, czy my znamy to słowo, bo nie wiem, czy czytać, bo chętnie bym przeczytał, bo mam tutaj 30 wersetów co najmniej. Otwórzcie sobie pierwszą Samuelową. To przeczytamy to, dobra? A później przeczytamy o Dawidzie chwilę, a później zrobimy podsumowanie i będziemy weseli. O co chodziło z tym Saulem? Dlaczego Bóg się tak bardzo rozgniewał, że on nie zabił Amaleka? Dlaczego? Jak myślicie? Macie jakąś koncepcję? Dlaczego Pan Bóg, dobry Bóg, pełny miłości, zdenerwował się do tego stopnia, że zabrał swojego Ducha Świętego od Saula i dał mu innego ducha złego, też od Pana? Jesteście tu? Przeczytajmy sobie ten werset w takim razie. 1 Samuelowa 16, 14. Dobrze.
A gdy od Saula odstąpił Duch Pański, z jakiegoś powodu odstąpił, z powodu nieposłuszeństwa, zaczął go trapić zły duch, też od Pana. I tu nasza religia humanistyczna jak gdyby zostaje zdławiona trochę, bo jak to dobry Pan daje złego ducha od Pana? No może masz złe tłumaczenie, pastorze. No może mam złe tłumaczenie, ale ja uważam, że Bóg jest Bogiem i może zrobić wszystko, co chce. Nie zaprze się siebie, ale jeżeli człowiek się zaprze Jego, to możemy poznać inny obraz Pana. Amen? Ludzie, którzy odrzucą miłosierdzie Pana Jezusa i to, co On zrobił na krzyżu, poznają inny obraz Pana, nie Jezusa pacyfistę, tylko kogoś, kto przyjdzie i rozsądzi i po tym rozsądzeniu wielu ludzi pójdzie do piekła. To jest inny obraz Pana? Nie. Pan jest niezmienny cały czas. Dobra, czytamy? Albo nie czytamy, ja wam coś powiem. Dlaczego Pan się tak zdenerwował na tego Saula? Dlaczego on musiał zabić tego Amaleka i wytracić wszystkich Amalekitów? Dlaczego? Już wam mówię dlaczego. Pierwsza Mojżeszowa 12:3, otwórzmy sobie. I będę błogosławił tym, którzy Tobie będą błogosławić, a tych, którzy przeklinają Ciebie, będę przeklinać. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Problem polegał na tym, że kiedy naród izraelski był prowadzony przez Ducha Świętego na pustyni, kiedy zostali wyrwani z Egiptu, Amalekici zaczęli ich ścigać od tyłu, tam gdzie ta dwumilionowa rzesza ludzi była słabsza, tam gdzie nie było wojowników, tam wiecie, tam gdzie atakuje zawsze diabeł. I oni tam zaatakowali i po prostu pozabijali tych, którzy byli źrenicą w oczach Pana. Tych, którzy byli narodem wybranym, tych, których Bóg powiedział, kto ci błogosławi, temu ja będę błogosławił, ale jeżeli ktoś cię przeklina, to ma ze mną do czynienia. Amen? Jesteście tu? I później właśnie Amalekici. Dlaczego ci Amalekici? Po pierwsze dlatego, że oni zaatakowali naród wybrany, czyli Bóg chroni swoich ludzi i nie pozwala, żeby ktokolwiek od tyłu, od przodu, z boku i tak dalej, ktokolwiek przeklinał jego ludzi. To jest niedozwolone. Tak się nie jak gdyby Bóg tego nie zostawia bez żadnych konsekwencji. Zawsze są konsekwencje. Ale nie wiem, czy się doczytaliście, ale Amalekici, ten król, który miał na imię Agag, on w konsekwencji był, jakbyśmy otworzyli sobie Estera 9:5-10, ale nie otworzymy sobie, bo nie mamy tutaj, on, Haman, pamiętacie Hamana? Pamiętacie tego, który chciał zabić każdego Żyda? Największy holokaust, podstępnie i tak dalej, to był potomek Agaga. Jak myślicie, czy Bóg o tym wiedział? A gdyby wtedy Haman pozabijał wszystkich Żydów, jak myślicie, czy Pan Jezus by przyszedł na świat? No, przyszedłby czy nie? No, chyba żeby spadł tak z nieba całkiem, nie? Ale, no nie przyszedłby. Czyli nie byłoby nas tutaj jako Kościoła, nie byłoby krzyża. Więc Bóg przez całą historię, widzicie, fajnie czytać Biblię, Bóg przez całą historię tak prowadzi rzeczy, że kiedy ktoś coś zagraża naszemu zbawieniu, kiedy zagraża, tak samo jak w ogrodzie Eden, Bóg zamknął drzwi do ogrodu, żeby człowiek nie był potępiony na wieczność, żeby miał jeszcze jakąś nadzieję i postawił tam swoich strażników, żeby przypadkiem z drzewa życia człowiek nie zerwał. No dlaczego? Dlatego, że w miłości Bożej Bóg już miał plan i już się pytał Syna i Ducha, kogo poślemy. I Pan Jezus sam zdecydował, że On pójdzie odkupić nas. To się musiało wszystko wydarzyć. I później mamy cały rodowód Jezusa w Biblii, więc jak gdyby od kogoś Pan Jezus się musiał urodzić, tak? No ale przez nikogo z nas nie urodził się Pan Jezus. On się zrodził w naszym sercu, chwała Bogu. Ale wiecie, Bóg to wie, co się będzie działo i ci Amalekici po prostu stanęli na drodze tego, co się miało wypełnić. Bożych obietnic, Mesjasza. Na drodze Mesjasza stanęli. I dlatego Bóg wybrał i namaścił przez Samuela króla Saula, którego chciał użyć do tego, żeby zatrzymać Holokaust, krótko mówiąc. Żeby zatrzymać to, że z Agaga, którego miał zabić Saul, zrodzi się Haman. Jesteście tu? Ktoś się pogubił? Bo ja się nie pogubiłem. Mi się podoba cały czas.
Wiecie, jest dobrze patrzeć się na Boga jak na Boga, a nie króliczka jakiegoś doświadczalnego. No Bóg po prostu wszystko wie. Bóg wszystko wie, On zna każdy scenariusz. I dlatego On coś czasami mówi, czego my nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Dlatego Saul wziął cielesie, nie umiał zrozumieć, dlaczego Bóg się na niego gniewa, skoro on przecież pozabijał Amalekitów, tylko Agaga zostawił. I z tego Agaga właśnie urodził się Haman. I z tego Hamana właśnie miał zginąć cały naród izraelski, czyli Pan Jezus by się, krótko mówiąc, nie urodził. Amen? Więc Bóg wie do przodu, co trzeba zrobić. Dlatego takie ważne jest słuchanie Boga, po prostu słuchanie, a nie racjonalizowanie emocjonalne, czy to jest mądre, czy nie mądre. Po prostu Bóg chce, żebyśmy Go słuchali. I Ducha Świętego mają ci, którzy dają się prowadzić, czyli słuchają Ducha Świętego. Amen? Amen? Więc Bóg wiedział i dlatego to powiedział. I nie myśl sobie, okropny Bóg kazał kogoś zabić. Nie, 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 nie. Bóg wiedział, kto odrzuci Jego miłosierdzie, kto będzie wrogiem tych, których On chce błogosławić. I Bóg nie rzuca słowa na wiatr, więc wypowiedział słowa. Ktokolwiek będzie błogosławił, temu ja będę błogosławił, a ktokolwiek będzie przeszkadzał mojemu narodowi, przeszkadzał krótko w mojej misji, ten będzie miał ze mną do czynienia. I posłał Saula i Saul się zlitował nad fajnymi zwierzakami, pozabijał Amalekitów i zostawił tego Agaga. I Bóg po prostu przez proroka Samuela powiedział, okej, przez to nieposłuszeństwo dałem ci mojego ducha i ci go zabieram. I zabrał, i dał mu innego, złego ducha. I później Saul był trapiony i Dawid musiał mu grać na harfie. Pamiętacie to? Dobrze, to mamy Saula. Później mamy, kogo mamy jeszcze tam? Księga Sędziów. Samson. Samson był trochę podobny do nas. Hurra, napinamy mięśnie. Hurra, halleluja, damy radę, Pan jest z nami, halleluja. I mury runą i wszystko się stanie, idziemy jak przecinaki przez życie i może tak nawet być. I przyzwyczajamy się, że Pan jest dobry, Pan jest z nami, Pan jest zawsze ze mną i tak dalej, tylko krótko mówiąc, Samson nawet nie wiedział, że Duch Pana odstąpił od niego. Dlaczego? Bo był nieposłuszny. Samson nie był kulturystą, Samson był posłuszny. Nie ścinał włosów, to było jego plan. Nie wiedząc, że Pan odstąpił od niego, dlaczego? Dlatego, że pozwolił sobie obciąć włosy. Po prostu emocjonalnie się zakochał chłop, miał problem z kobietami miał problem. Wiecie, problem z mężczyznami i z kobietami może nas po prostu odprowadzić od szczerego poddania się Panu Jezusowi. Zaczniesz bardziej kochać kobiety albo mężczyzn niż Pana Jezusa i masz problem. Samson miał ten problem. Wiecie, Bóg go szczególnie obdarzył Duchem Świętym i Jego mocą, bo Duch Święty to też moc, działanie. To jest osoba, ale On też daje, przyobleka w moc wysokości. Więc po co? Żeby pokonać wrogów Pana znowu. Więc i Saul miał to samo powołanie, i Samson miał to samo powołanie, żeby pokonać wrogów Pana. Więc Samson dał sobie obciąć włosy i wtedy nawet nie zauważył, że Duch Święty odstąpił od niego. I próbował robić coś po swojemu i już oczka stracił. Amen? Było? I mamy Dawida teraz. I mamy drugą Samuelową, 11 i 12. I wiecie co? Dawid wzgardził słowem Pana. To był ten grzech, on wzgardził słowem Pana. Czytamy? Kto zna historię o Betrzebie i o Dawidzie? Nie wszyscy, to czytam. Na początku roku, w czasie, kiedy królowie zwykli wyjeżdżać na wojnę, Dawid wysłał Joaba wraz ze swoimi sługami oraz cały Izrael. Spustoszyli oni synów Amona i oblegli Rabę, Dawid zaś został w Jerozolimie. Pewnego dnia pod wieczór Dawid wstał z łoża i przechadzał. Pod wieczór wstał z łoża i Dawid posłał i zapytał, on od razu posłał i zapytał o tę kobietę. I powiedziano mu, czy to nie Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Hetyty? I wiecie, on już się dowiedział, że ona jest mężatką, wszystko już było pozałatwiane, jak gdyby, ale on wzgardza słowem Pana. Przykazaniem Pana wzgardza, już. Amen? Dawid wysłał więc po nią posłańców i wziął ją. Po prostu. A gdy przyszła do niego, położył się z nią, gdyż była oczyszczona od swojej nieczystości. Czyli mógł się z nią położyć, chociaż była żoną innego męża, to mu nie przeszkadzało. Dobrze. Potem wróciła do swego domu. Ja to przeczytam, muszę to przeczytać, nie będę się zatrzymał. Kobieta ta poczęła, więc widzicie, trochę czasu minęło jakiś czas, tak?
Dowiedziała się, że jest w ciąży, krótko mówiąc. Kobieta ta poczęła, więc posłała, by zawiadomić Dawida: jestem brzemienna. Wtedy Dawid posłał do Joaba rozkaz: przyślij do mnie Uriasza Hetytę. Joab wysłał więc Uriasza do Dawida. A gdy Uriasz przybył do niego, Dawid pytał go o to, jak się wiedzie Joabowi, bo to był wojownik, jak się wiedzie ludowi, jak przebiega wojna. Następnie Dawid powiedział do Uriasza: idź do swego domu i umyj sobie nogi. I Uriasz wyszedł z domu króla, a za nim niesiono potrawy od króla. Lecz Uriasz spał przy bramie domu króla razem z wszystkimi sługami swego pana, a do swojego domu nie poszedł. I doniesiono Dawidowi: Uriasz nie poszedł do swojego domu. Rozumiecie ten plan, tak? Że on poszedł, jak gdyby miał się przespać ze swoją żoną, żeby nie wyszło. Żeby to się nie okazało. Żeby nie było grzechu, krótko mówiąc, publicznie wyznanego. Lecz Uriasz spał przy bramie domu króla razem z wszystkimi sługami swego pana, a do swojego domu nie poszedł. I doniesiono Dawidowi: Uriasz nie poszedł do swojego domu. Dawid zapytał Uriasza: czemu nie przybyłeś, czy nie przybyłeś z podróży? Czemu więc nie poszedłeś do swojego domu? Przebiegły był. Uriasz odpowiedział Dawidowi: Arka Pana, Boża obecność, Izrael i Juda przebywają w namiotach. Mój pan Joab i słudzy mojego pana obozują w otwartym polu, a ja miałbym wejść do swojego domu, widzicie, to był dobry człowiek, aby jeść, pić i spać ze swoją żoną, jak żyjesz i jak żyje twoja dusza, nie uczynię tego. Wtedy Dawid powiedział do Uriasza: zostań tu jeszcze dziś, a jutro cię odprawię. I Uriasz został w Jerozolimie przez ten dzień i przez kolejny dzień. Potem Dawid wezwał go, aby jadł i pił. Widzicie, jak gdyby bierzemy już alkohol do roboty, może się coś uda. Potem Dawid wezwał go, aby jadł i pił w jego obecności i upoił go. Lecz wieczorem wyszedł Uriasz i spał w swoim łożu ze sługami swego pana, a do domu swego nie poszedł. Następnego ranka Dawid napisał więc list do Joaba i wysłał go przez rękę Uriasza. A w liście napisał: Tak postawcie Uriasza na czele najbardziej. Pamiętacie tą historię? Tu przeskoczę trochę. Wystawił Uriasza po prostu na śmierć. Dobra. I tutaj mamy dalej. Po tych wszystkich wydarzeniach, kiedy, wiecie, ten, który ma serce... Pan rozkochiwał się w Dawidzie. Pan mówił: to jest człowiek mojego serca. Jak go wybierał i namaszczał na króla, Dawid był wybrany przez swoje serce. Pamiętacie, że Samuel chciał wybrać kogoś innego, Dawida tam nawet nie było, wśród tych wszystkich był najmłodszy z braci, nikt go nie brał poważnie. Wszyscy go gdzieś tam, pewno jak z Józefem. Więc Pan powiedział wtedy Samuelowi: ja nie patrzę jak człowiek, tylko patrzę na serce. Więc Dawid miał dobre serce. Dawid miał takie serce, jakie Panu się podobało. Ale coś się stało. Po prostu Dawid nie posłuchał Pana. I wydawałoby się, że sprawa będzie załatwiona. W polityce pewno by się to udało, ale przed Panem się takie rzeczy nie udają. 12 rozdział. Wtedy Pan posłał Natana do Dawida. Ten przybył do niego i powiedział: w pewnym mieście było dwóch ludzi, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał bardzo dużo owiec i wołów, a ubogi nie miał nic prócz jednej małej owieczki, którą kupił i żywił. Wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi, jadła jego chleb i piła z jego kubka, spała na jego łonie i była mu jak córka. I przyszedł gość do tego bogatego, a jemu było żal wziąć ze swoich owiec albo ze swoich wołów, aby przyrządzić uczty dla gościa, który do niego przyszedł. Wziął więc owieczkę tego ubogiego i przyrządził ją dla człowieka, który do niego przyszedł. Wtedy Dawid mocno zapłonął gniewem na tego człowieka i powiedział do Natana: jak żyje Pan, człowiek, który to uczynił, zasługuje na śmierć. Za owce wynagrodzi poczwórnie, dlatego, że tak uczynił i nie miał litości. Wtedy Natan powiedział do Dawida: ty jesteś tym człowiekiem. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Ja cię namaściłem, abyś był królem nad Izraelem i ja cię wybawiłem z rąk Saula. Dałem ci dom twego pana i żony twego pana na twe łono. Dałem ci dom Izraela i Judy, a gdyby tego, widzicie, to jest dobroć też Pana, a gdyby tego było za mało, dałbym ci jeszcze więcej. Dlaczego wzgardziłeś słowem Pana, czyniąc zło w jego oczach?
Zabiłeś mieczem Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za, a jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem synów Amona. Teraz więc miecz, widzicie, jest konsekwencja, nigdy nie odstąpi od twojego domu, ponieważ wzgardziłeś mną, mówi Pan, i wziąłeś żonę Uriasza, by była twoją żoną. Tak, mówi Pan, oto wzbudzę przeciwko tobie nieszczęście i z twego własnego domu wezmę twoje żony sprzed twoich oczu i dam je twemu bliźniemu, a on położy się z twoimi żonami wobec tego słońca. Jak wiecie później, kiedy był podział w Izraelu, jeden z synów Dawida wziął jego nałożnicę na tym samym dachu prawdopodobnie o zachodzie słońca i spał z nimi przed całym Izraelem, znieważając króla Dawida. To się wydarzyło. Jak gdyby to się wydarzyło, to proroctwo się wydarzyło. Zresztą jak wszystkie od Pana. Dobrze. I chociaż to uczyniłeś potajemnie, ja jednak uczynię to przed całym Izraelem i przed słońcem. Wtedy Dawid powiedział do Natana, i to jest klucz. I wtedy Dawid powiedział do Natana, zgrzeszyłem przeciw Panu. Kiedy Saul usłyszał się, że zgrzeszył przeciwko Bogu, powiedział, okej, rozumiem, ale gdybyś mnie mógł uczcić przed ludem, krótko mówiąc, zostaw tą sprawę, bo nie chcę źle wypaść przed ludźmi. Wiecie, różnica między Saulem i Dawidem była taka, że Saulowi zależało na opinii ludzi, a Dawidowi zależało na opinii Pana Boga, pomimo, że go po prostu obraził i sprzeniewierzył się. Więc co nam to mówi? To jest prosta lekcja. Nawet Dawidowi, który był wybrany przez samego Pana, namaszczony na króla narodu wybranego, zdarzyło się coś, co mu się nie powinno zdarzyć. Po prostu upadł. Ale jego serce, kiedy się tylko dowiedział, kiedy tylko mu prorok uświadomił, że on sprzeniewierzył się przeciwko Panu, czyli krótko mówiąc złamał przykazanie. Dwa. Czyli sprzeniewierzył się temu słowu, które Pan mówił, a Dawid kochał przykazania. Więc co zrobił Dawid? Dawid przeprosił Pana, jego syn musiał umrzeć i tak Pan pozwolił, żeby urodziło mu się dziecko z Betrzeby i pokochał Pan jego syna, Salomona. Amen? Jesteście tu? No fajna historia. Jak gdybyśmy wszyscy ją znali, to bym ją szybko powiedział, no ale wiem, że są osoby, które może nie czytały. I co robi Saul? Powiedział, dobrze, to ty mnie teraz jeszcze wywyż mnie przed ludem. Nie zrozumiał swojego grzechu, który polegał tylko na niesłuchaniu Pana. Czyli krótko mówiąc, nie był dzieckiem Bożym, prowadzonym przez Ducha Świętego, bo zrobił coś po swojemu. Amen? I prorok przyszedł i go napomniał i Saul oczekiwał jeszcze, że to się nie wyda po pierwsze, a po drugie, że jeszcze ludzie go pochwalą za to, że fajnie zrobił. A kiedy Dawid się dowiedział, że zrobił źle, powiedział, zgrzeszyłem przeciwko Panu. I to jest klucz, kiedy coś ci się złego przytrafi, od razu zrób tą rzecz. Panie, zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Nie posłuchałem Twojego głosu. Nie posłuchałem Twoich przykazań. Wybacz mi po prostu. Czasami będą konsekwencje. I co się dzieje? Teraz sobie możemy otworzyć fajny psalm 51, 11 na przykład. Dawid zrobił to, czego Saul nie zrozumiał. Saul został namaszczony i Duch Boży był nad nim. Przez nieposłuszeństwo został mu zabrany Duch Święty. Wierzę, że te przykłady są w jakimś celu. Kiedy my jesteśmy w grzechu, Duch Święty może nam być zabrany. Jego obecność będzie nam zabrana. To, że mamy zadatek i możemy pokutować, to jest inna rzecz, ale jeżeli mówimy o Bożej obecności i doświadczaniu, to nawet jak się pokłócisz w domu z kimś, to już nie masz tej obecności. I trudno tam znowu wrócić. Czy Pan się zmienił? Nie. Pan czeka na twoją skruchę. I jeżeli jest szczera skrucha, to Pan szybko powraca ze swoją obecnością. I Dawid to rozumiał, dlatego że on znał historię Saula, bo był blisko Saula, wiedział, że Pan zabrał swojego ducha przez nieposłuszeństwo, on to wiedział. I tak samo wiedział o Samsonie. Dawid po prostu znał te dwie historie, tak jak my dzisiaj znamy te trzy historie. I co zrobił Dawid?
Dawid zaczął wołać, nie odrzucaj mnie. Rozumiesz, to jest możliwe. Czytajmy dobrze Słowo Boże. Nie odrzucaj mnie od swojej obecności. Wielu ludzi nie doświadcza Bożej obecności. Nie odrzucaj mnie sprzed Twojego oblicza i nie odbieraj mi swojego Ducha Świętego. Krótko mówiąc, Dawid mówi, weź wszystko, możesz wziąć wszystko. Słyszałem, że weźmiesz mojego syna, możesz wziąć wszystko i tak mu życia nie przywrócę. Może zmienisz swoje zdanie, ale ja nie będę przez całe życie pokutował teraz, tylko przeproszę Cię i poproszę Cię o jedną rzecz, żeby to, co się między nami stało, to, co nas rozdzieliło, moje nieposłuszeństwo, mój grzech, żeby nie spowodował, że Ty zabierzesz swoją obecność, że Ty mnie oddalisz od swojego oblicza, że mnie odrzucisz, może nawet na godzinę, może nawet na dzień albo na tydzień, że Ty się oddalisz ode mnie. Ja nie chcę tego. Widzicie, Dawid to wiedział, bo Dawid był człowiekiem, który znał osobę Ducha Świętego i dlatego prosił Boga o jedną rzecz, żeby Bóg po prostu poddał mu się. Weź wszystko, co ja mam, cały mój majątek, całe królestwo, wszystkie te moje piękne żony i nałożnice, tylko zostaw mi swojego Ducha Świętego. Nie zabieraj mi swojego Ducha Świętego. To dla niego było najważniejsze. Dlatego Bóg wybrał Dawida. Bo takie serce, które ponad wszystko chce postawić obecność Bożą i to, żeby Bóg się cieszył, a nie żeby się smucił, to, żeby Duch Święty się przechadzał i się cieszył, że widzi ludzi, którzy się uświęcają, którzy, krótko mówiąc, słuchają i poddają się prowadzeniu Ducha Świętego, bo tylko ci są dziećmi Bożymi, którzy się dają prowadzić. Reszta są stworzeniem. Jesteś może stworzeniem Bożym. Jeżeli nie dajesz się prowadzić Duchowi Świętemu przez Jego Słowo, to jesteś stworzeniem Bożym. No nikt nie mówi, że jesteś beznadzieją, ale nie jesteś dzieckiem Bożym. A ja Ci życzę, żebyś był, albo żebyś była dzieckiem Bożym. Bo wtedy będą te obietnice, że Pan będzie działał we wszystkim ku dobremu w Twoim życiu. Nawet jeżeli będzie przeciwnik, nawet jeżeli będzie problem, to Twój Bóg wtedy będzie tak działał. Nie dlatego, że jesteś stworzeniem. Amen. Więc to był Dawid. Co to oznacza, jak Bóg zabiera swoją obecność? Jesteś hologramem po prostu. Jesteś jak hologram. Masz ciało, ale nie masz mocy Ducha Świętego. I z wielu ludzi w Kościele, wiecie, ja nie obrażam nikogo, tylko zachęcam, żeby szukać Bożej obecności i żeby wołać, bo mnie też to było dane w pewnym momencie. I od tego momentu moje chrześcijaństwo się zmieniło. Jestem wdzięczny tej osobie, która prosto mi powiedziała, wejdź w Bożą obecność. A ja pomyślałem, o co chodzi? Jaką Bożą obecność? Przecież wiadomo, że Bóg jest ze mną. We mnie mieszka. Widzisz, masz zadatek Ducha Świętego. Masz pieczęć. Masz zbawienie swoje sprawować z drżeniem w bojaźni pańskiej. Po co to wszystko w Słowie Bożym jest? Po to, żeby nas ochronić. Bóg wszystko, co mówi do człowieka, mówi po to, żeby nam było dobrze, bo On jest dobrym Bogiem. Jeżeli dla ciebie słuchanie Pana nie jest miłe, to tak naprawdę Go nie kochasz. Bo ci, którzy mnie kochają, przykazania moje są dla nich miłe. Po prostu są miłe. Są miłe.